Witajcie dobrze kochani. W dzisiejszym programie chciałem opowiedzieć kilka słów na temat leczenia myślokształtami. A więc każda myśl, którą emitujemy z naszego mózgu, myśl pozytywna oczywiście mówię, która idzie w kierunku danej osoby, żeby uleczyć daną osobę, jest to energia jakby skoncentrowana, która wychodzi z falą mózgową z naszej głowy i idzie w kierunku tej osoby. To jest właśnie tak zwany myślokształt. Ja polecałbym stosowanie pozytywnych myślokształtów dla uleczenia chorób pewnych osób lub również wy, drodzy kochani, jeżeli chcecie, możecie sami waszymi dobrymi myślokształtami uleczyć się i zobaczycie, że to funkcjonuje. Ja osobiście wam powiem, iż również w pewnych momentach miałem ból głowy. Jeżeli skoncentrowałem się, że po prostu ten ból głowy odchodzi, nie ma go, po prostu konfirmacja była taka, że ten ból głowy odchodzi ode mnie. Wówczas automatycznie po kilku sekundach odczułem ulgę, ponieważ ten ból dzięki oddziaływaniu myślokształtu odszedł ode mnie. Także polecam wam, drodzy kochani, stosowanie myślokształtów, byście się uleczyli sami, czy uleczyli waszych rodziców, czy waszych znajomych, którzy są pod wpływem pewnych jakichś chorób, jak również, żebyście sami mogli stosować te myślokształty, ponieważ one wam pomogą w dobrym samopoczuciu, w dobrym powrocie do zdrowia. Ponieważ jeżeli jest kilka osób, się chwyci za ręce, zrobi taki krąg i myślą pozytywnie o tej danej osobie, żeby ją uleczyć, to jest jakby taka energia, która jest wysyłana w kierunku tej osoby i pozytywna energia i dzięki robieniu kręgu można daną osobę jakby uleczyć z chorób fizycznych, psychicznych, mentalnych i tak dalej. Także bardzo polecam stosowanie myślokształtów w terapii codziennej dla ludzi, którzy naprawdę mają jakieś choroby, jakieś nie tylko fizyczne, ale i psychiczne. Dzięki temu, drodzy kochani, będziecie mogli być w stanie pomóc osobom, które tak naprawdę tej pomocy od was oczekują i potrzebują. Można nawet wyleczyć myślokształtem bardzo groźne choroby, jak na przykład rak, jak na przykład choroby skórne. Tylko po prostu trzeba o tym medytować i myśleć, że po prostu ta choroba odchodzi. Jeżeli macie wy w sobie jakąkolwiek chorobę, czy to może być powiązane z pewnym organem, czy to wątroba, czy to jest trzustka, czy to jest śledziona, czy to jest jakikolwiek inny organ, po prostu medytujcie nad tym organem każdy dzień, że nie macie tej choroby, nie macie tej choroby, że nie ma tej choroby, że ten organ nie jest chory, że jest zdrowy, że jest w pełni sił, wówczas siłą mentalną spowodujecie uleczenie się tego organu. To działa w taki sposób, że to jest po prostu taka mantra, taka jakby wibracja, którą powtarzacie każdy dzień nad tą osobą lub nad tym danym organem, który ma się uleczyć, o którym medytujecie. To wysyłanie jest właśnie myślokształtów, właśnie w kierunku tego organu. Na przykład boli was noga, no to myślicie, ta noga jest zdrowa, nie ma problemu w tej nodze, jest zdrowa nogą. I po prostu wysyłając taką jakby wibrację z naszego mózgu w kierunku tej nogi, dajecie jakby polecenie tym komórkom, które są w tej nodze, żeby się po prostu zregenerowały i żeby spowodowały, żeby po prostu ta dana noga się uleczyła. Czy może być to noga, może być to inny organ w naszym ciele, ale sami jesteśmy władcami naszego ciała, sami możemy kontrolować nasze ciało, sami możemy się uleczyć, także jest to bardzo prosty sposób. Jeżeli wy będziecie ćwiczyć to każdy dzień, dojdziecie do pewnych dobrych efektów i osoba, która jest zdrowa, w pełni sił, naprawdę, drodzy kochani, może spowodować duże uzdrowienia nie tylko w sobie, w swoim ciele, ale również może potem pomóc innym osobom. Właśnie to jest instrukcja dla was, drodzy kochani, byście mogli skorzystać właśnie z tego, z tej wiedzy, oddziaływaniem myślokształtu i jakby modyfikowaniem materii waszymi myślami, ponieważ inne cywilizacje też stosują to już od wieków, od dawien dawna, to było stosowane również na Atlantydzie. Także jest to bardzo ciekawy temat, polecam państwu do zrobienia takich eksperymentów, czyli po prostu myślenia pozytywnie o drugich osobach, uzdrowienia drugich osób. Lub można uzdrowić również cały jeden kraj lub całą Europę, myśląc pozytywnie, że wszystko będzie ok, że wszystko będzie dobrze, możemy uzdrowić cały świat.
Także na linku pod naszym YouTube'em polecam Państwu nasz odpromiennik mineralny Aronit, który jest bardzo dobry, bardzo zdrowy. Można go zakupić na linku pod naszym YouTube'em. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie z gór Sierra Nevada, z Alpujarras i do widzenia.